Pixar w pudełku. Pamiętacie to ujęcie z Gdzie jest Nemo? Cząstki mają postać kulek, by było widać ruch. Na podstawie pozycji cząstek wyznaczyliśmy powierzchnię i renderowaliśmy ją, by przypominała wodę. Gładką powierzchnię z poszczególnych cząstek tworzymy przez analogię do ciepła. Wyobraźcie sobie, że cząstki to grzejniki i że mamy termometr, który podaje temperaturę w każdym punkcie. Na przykład cząstki mogą mieć 1000 stopni, a im dalej, tym chłodniej. Niech ten punkt ma 100 stopni. Taką temperaturę ma wiele punktów. Łącząc wszystkie punkty o temperaturze 100 stopni, uzyskamy krzywą, tutaj żółtą. Na tym polega sztuczka. Wypełnimy ten zarys błękitem i uzyskamy coś w rodzaju kałuży. Gdy cząstki są od siebie oddalone, każda tworzy odrębną kropelkę. Gdy te krople zbliżą się do siebie, zaczynają się łączyć. Tu mamy więcej cząstek. Zaczyna to wyglądać jak woda. Będzie jeszcze lepiej, gdy dodamy kilka tysięcy cząstek. My pracujemy w trzech wymiarach. Zamiast krzywej mamy płaszczyznę, jak w tym ujęciu, albo w tej bardziej skomplikowanej symulacji. A to przykład z Uniwersytetu Potwornego. Zamiast wody, farba. Zwiększyliśmy lepkość, bo farba jest bardziej lepka niż woda. Nie wiedząc, jak zachowa się farba, zaczęliśmy pracę nad ujęciem od nagrania prób z prawdziwą farbą. Pomogło nam to stworzyć wiarygodny efekt. Przerwijmy, żebyście mogli poćwiczyć. Powodzenia!